Halo, halo, Magda, jesteś tam? Dobry wieczór, Halinko. Dobrze, to ja już zacznę, tak? Państwo gotowi? Dobry wieczór, dobry wieczór. Tak patrzę, kto tutaj nam dobywa. Dobrze. Proszę Państwa, to ja zacznę, bo mamy takich kilka słów wstępu. Po pierwsze, oczywiście bardzo serdecznie Państwa witam na kolejnym darmowym webinarium z cyklu DOS na wynos. Szczerze powiem, to nawet nie wiem, ile już tych webinariów się odbyło i na ilu Państwo byli. Witam Państwa bardzo, bardzo serdecznie w imieniu swoim, jak i Grzegorza Śpiewaka, którego dzisiaj nie ma z nami z powodów rodzinnych, przyjemnych, aczkolwiek nie ma. Również witam Państwa bardzo serdecznie w imieniu Magdaleny Kani, która to webinarium obsługuje technicznie, także bardzo dziękujemy, Magdo. Jest z nami gwóźdź programu, jeżeli tak można się Michale nazwać, Michał Zboś. Michał, tak, człowiek orkiestra, jak to na niego mówię, prowadzi własną szkołę językową. W tej szkole językowej uczy, gdzie jest również metodykiem, z tego co wiem. Przy tym wszystkim jest również egzaminatorem Cambridge, więc nie bez niczego ma Państwu co do powiedzenia a propos przygotowywania uczniów do różnego typu egzaminów. Jest również absolwentem naszej Akademii Trenera, skądinąd bardzo utalentowanym absolwentem. Miał szansę pokazać swoje umiejętności trenerskie na naszej niedawnej konferencji, na której być może Państwo byli. Zanim jednak oddam Michałowi głos, pragnę Państwa już zaprosić na kolejne webinarium, tym razem 27 marca. Uwaga, wtorek, wtorek, nie środa, tylko wtorek. I to webinarium poprowadzi dla nas już po raz drugi pewnie dobrze Państwu znany Łukasz Knap. Łukasz opowie Państwu i podzieli się z Państwem całym naręczem pomysłów dotyczących właściwie uczenia za pomocą interaktywnych historyjek, jak te historyjki tworzyć za pomocą bardzo ciekawych narzędzi technologicznych. Także już zapraszam 27 marca, wtorek. I ostatnie ogłoszenie. Być może część z Państwa wie, że 25 marca startujemy z czwartą już edycją bardzo popularnej Akademii Trenera i tak naprawdę zostało nam jedno miejsce. Jest to grupa bardzo, bardzo kameralna, więc nie zapraszamy i nie chcemy tak naprawdę tłumów. Mamy jeszcze jedno wolne miejsce, aby pomóc Państwu nauczyć się, jak szkolić innych, jak siebie doszkalać i właśnie być może jak prowadzić takie webinaria, jakie za chwilę Państwo zobaczą na własne oczy. Jeżeli ktoś z Państwa chciałby nauczyć się trenować, podszkolić się bardzo również metodycznie, to zapraszam Państwa do kontaktu albo ze mną, tutaj są podane nasze namiary, albo z Grzegorzem, mailowo czy telefonicznie. Bardzo, bardzo proszę o kontakt szybki. Ok? Proszę nie zapomnieć, proszę Państwa, że na koniec będzie możliwość ściągnięcia certyfikatu. Będzie podany specjalny link, na który trzeba kliknąć i ściągnąć sobie certyfikat potwierdzający udział Państwa w tym webinarium. Także Michał, the floor is yours, jak to mówią w krainie Robin Hooda. Życzę Ci powodzenia. No i pokaż nam, jak to trzeba ciągle mówić, żeby te dzieci, młodzież, dorośli faktycznie przygotowywali się do egzaminów ustnych w jak najlepszy sposób. Michał. Dziękuję bardzo i przede wszystkim chciałbym gorąco wszystkich powitać i bardzo, bardzo, bardzo dziękuję Marcie za gorące słowa, natomiast nie powiedziała ona jednej ważnej rzeczy, a mianowicie jest to mój debiut jako webinarzysty i nie ukrywam, że strasznie jestem zestresowany, bo generalnie jestem spięty przed kamerą, cytując klasyka. W związku z tym gorąca prośba do Państwa, mam nadzieję, że Państwo mi pomożecie i ułatwicie i że uda mi się dotrwać, przetrwać te następne blisko 60 minut.
Na początek chciałem tradycyjnie zapytać się, kto z Państwa, o, pomożemy, powodzenia, dziękuję, dobry wieczór, fingers crossed, dziękuję. Na początek chciałem zapytać się o następującą rzecz. Jakich Państwo języków uczycie, a co ważniejsze, czy Państwo na co dzień macie coś do czynienia z egzaminami językowymi? Jeśli tak, to z jakim? Widzę język angielski głównie. O, jest i polski, niemiecki, hiszpański. Świetnie, jest matura, Beck, Cambridge. Czy na przykład ktoś z Państwa ma lub miał do czynienia z egzaminem TELK, może z innymi egzaminami? Matura widzę głównie. Głównie gimnazjalny. Okej, okay. Czyli myślę, że tutaj będziemy mieli dużo wspólnego i będziemy mieli wspólne tematy. Więc na początek chciałem powiedzieć o tym, że to, o czym dzisiaj będę mówił, oczywiście wynika z mojego doświadczenia z jednej strony jako nauczyciel, z drugiej strony jako też egzaminator. Natomiast bardzo ważne w tym wszystkim jest to, co ja słyszę od moich uczniów, do których ja się staram dostosować i którym chcę pomóc, bo jest to moim celem najważniejszym. Pierwsza rzecz związana z tym, z jakimi uczniami mamy do czynienia. Na podstawie moich doświadczeń wieloletnich, wydaje mi się, że jednym ze sposobów kategoryzacji w pewnym sensie uczniów jest następujący sposób. Pierwsza kategoria to są uczniowie, którzy oczywiście w kontekście egzaminów językowych potrafią powiedzieć niewiele, to znaczy są dosyć nieśmiali i być może to wynika z ich konstrukcji psychicznej, być może też wynika z małych zasobów językowych, czyli generalnie nie za dużo chcą na egzaminie ustnym mówić. Druga kategoria to są uczniowie, którzy w pewien sposób są przeciwieństwem pierwszej kategorii, czyli mówią dużo, czasami być może za dużo i trzeba ich w jakiś sposób poskromić. I trzecia kategoria to są uczniowie, którzy, jak ja to nazywam sobie prywatnie, think too much, czyli troszkę czasami za dużo myślą. Wynika to być może z tego, że dążą do tego, żeby ich wypowiedzi były dojrzałe, ciekawe. Krótko mówiąc, zastanawiają się nad tym, co mówią, jak mówią. I czasami to też dla nich może być problematyczne. I teraz pytanie od razu do Państwa, czy Państwo też takie kategorie widzą u siebie na zajęciach? Widzę, ktoś pisze, tak, czekamy. Jeśli tak, to która z tych kategorii być może u Państwa przeważa, albo która jest w jakiś sposób dla Państwa problematyczna, tak? Oczywiście tych kategorii jest więcej, to jest pewne uproszczenie na potrzeby dzisiejszego spotkania. Okej, czyli tak, mamy, widzę, wszystkie, oczywiście milczący, niechcący mówić, ciche. Niewielki odsetek chce mówić. Okej, czyli być może ta pierwsza kategoria przeważa. Dobrze, ja właśnie dzisiaj będę chciał, żebyśmy mieli gotowe pomysły na to, co zrobić, żeby właśnie takim uczniom pomóc i żeby było lepiej, żeby na egzaminie nie mieli problemów, które być może miewają lub mają. Zanim przejdziemy do pierwszego ćwiczenia, chciałbym, żebyście Państwo spojrzeli na rozgrzewkę, na mały rebusik, zagadkę. Tak, wiem, to nie jest webinar na temat matematyki, ale Państwo przekonają się, że to ma sens. Okej, na razie nie chcę. Wiem, że to za trudno tej porze. Tak. No ja dziękuję Państwu serdecznie, że Państwo zdecydowali się poświęcić 28, widzę, poświęcić swój cenny czas
nie na odpoczynek, tylko na kolejną godzinę związaną z pracą. Okej, na razie nie odpowiadam. Na razie nie odpowiadam, jaki według mnie wynik tego jest. Wrócimy do tego na samym końcu, na samym końcu naszego spotkania. Dobrze, przejdźmy zatem do pierwszego ćwiczenia, pierwszego rodzaju ćwiczeń tak naprawdę. Nazwałem go w ten sposób, skąd jestem. Chodzi o to, że na wielu egzaminach językowych na początku egzaminu pyta tego typu pytanie pada, pada tego typu pytanie, czyli skąd jestem, skąd pochodzę, gdzie mieszkam. I teraz teoretycznie większość z nas, większość z uczniów uważa, że jest to banalnie proste pytanie i być może ignoruje tego typu pytanie w ogóle, uważając, że no nie ma co się zastanawiać nad takimi prostymi pytaniami. Natomiast ja bym chciał zrobić mały eksperyment. Niech Państwo spróbują przez 10-15 sekund odpowiedzieć, czy to w myślach, czy na głos, jeśli nie ma świadków naokoło, odpowiedzieć na to pytanie, tak? Skąd jestem? Tak, żeby ta odpowiedź miała czuć jakiś sens. Okej. Wydaje mi się, że wcale nie jest łatwo mówić na to pytanie, odpowiadać na to pytanie i wydaje mi się, że też musimy uczniów przyzwyczaić i nauczyć, jak odpowiadać na tego typu pytania. Więc tak, pierwszy sposób poradzenia sobie z tego typu pytaniem jest następujący. Proszę uczniów, żeby zastanowili się, o czym można mówić, odpowiadając na tego typu pytanie, czyli jakie są kategorie rzeczy, o których można opowiadać. Przykład z mojej ostatniej lekcji to jest to, co moi uczniowie wymyślili. Mamy tutaj kategorie rzeczy, o których można opowiadać. Tutaj mamy wersję polską teraz. Czyli co, można mówić o swoim mieście, tak, gdzie się urodziliśmy, skąd jesteśmy. Można mówić o miejscach związanych z tym miastem, oczywiście o szkole i pracy. Można mówić o tym, gdzie mieszkamy, można mówić o swojej rodzinie. Czyli te wszystkie rzeczy mają związek z odpowiedzią na pytanie, gdzie mieszkasz, czy skąd jesteś, skąd pochodzisz. I ćwiczenie konkretne związane z tym pytaniem wygląda następująco. Proszę, żeby uczniowie pracowali w parach. Mamy studentów A i B. Student A jako pierwszy zadaje pytanie studentowi B i student B mówi, odpowiada na to pytanie, dopóki nie usłyszy thank you, tak, dziękuję i move to the next partner. Czyli przejdź do kolejnej osoby. Chodzi o to, żeby z jednej strony uczeń nie wiedział, jak długo będzie mógł odpowiadać. Może być to 5 sekund, może być to 10, może 15. Z drugiej strony chodzi o to, żeby też przyzwyczaił się rozmawiać z różnymi osobami, żeby na egzaminie już to nie miało najmniejszego znaczenia. Można to zrobić w inny sposób. Oczywiście uczniowie zamieniają się potem rolami. Osoba B pyta się osoby A, zadaje to pytanie. Można to zrobić w inny sposób. Sami uczniowie mogą być bardzo zaangażowani w ogóle w tworzenie tego typu ćwiczeń, czyli po pierwsze oni muszą sobie wymyślać te kategorie tych rzeczy, albo nauczyciel to daje, to w zależności od naszych potrzeb. Po drugie, oni sami mogą decydować, jak długo dana osoba odpowiada, tak? Czyli nie musi być to nauczyciel, tylko uczeń mówi OK, thank you, dziękuję i koniec wypowiedzi. Równie dobrze nauczyciel może się umówić i dać małe karteczki, gdzie będzie napisane, jak długo dana osoba ma odpowiadać. Generalnie zauważyłem, że uczniowie lubią mieć kontrolę, tak? Lubią power, lubią władzę.
i lubią używać komórek, gdzie mają stoper i mierzą czas wypowiedzi drugiej osoby. Także to fajnie działa. Czyli chodzi o to, żeby przećwiczyć sobie to pytanie ileś tam razy, żeby ono nie stanowiło dla nas zaskoczenia. Bo niestety czasami zdarza się na egzaminie, zadaję to pytanie i w odpowiedzi widzę mnie taką, zaskoczony uczeń, zaskoczony zdający. I chcemy oczywiście tego uniknąć. I teraz pytanie takie od razu do Państwa. Na jakim egzaminie, w której można by użyć tego pytania? Czyli na jakich egzaminach pojawia się to pytanie, tak? Gdzie mieszkasz, tam skąd jesteś? Jakby mogli Państwo mi coś na ten temat napisać. CAT-PET oczywiście, czyli egzaminy Cambridge, tak, czyli to, czym ja się zajmuję, FCE, tak, okej, okay, oprócz TELC, no właśnie, czyli nie tylko Cambridge, tylko TELC, tak, CAE, no to znowu Cambridge, no właśnie, ustna matura, rozgrzewka, dokładnie, czyli prawdopodobnie na większości egzaminów to pytanie pada. Dobrze, przejdźmy do drugiego ćwiczenia, które tak naprawdę wynika z pierwszego, jest kontynuacją pierwszego. Nazwałem sobie je tak, coś o sobie. Chodzi o to, żeby teraz przygotować uczniów, żeby znowu płynnie, bez zastanawiania się, powiedzieli coś na temat siebie, życia swojego, na tematy związane z rodziną, szkołą, pracą i tak dalej, czyli znowu takie dosyć bliskie danej osobie tematy. I ja mam zrobione to w ten sposób, że mam przygotowany zestaw pytań z tych kategorii. Wygląda to mniej więcej tak, czyli jest tych pytań bardzo, bardzo dużo. To są akurat pytania przygotowane pod egzamin Cambridge First, czyli to jest część pierwsza egzaminu ustnego. I są to pytania znowu z różnych kategorii. Kategorie wyglądają mniej więcej tak, czyli można mówić o domu, mieszkaniu, rodzinie i tak dalej, czyli rzeczy, o których wspomniałem. Oczywiście to jest tylko kilka z możliwych kategorii i załóżmy, że wewnątrz danej kategorii pytania mogłyby wyglądać tak. Mamy tutaj pytanie o dom i mieszkanie, tak? Czyli czy mieszkasz w domu, czy w mieszkaniu, coś o swoim pokoju można powiedzieć, o sąsiedztwie najbliższym, miejscu, w którym dorastaliśmy, o tym, czy spędzamy dużo czasu w domu, co lubimy najbardziej w swoim domu, ewentualnie czego nie lubimy. Czyli każda z tych kategorii jest rozwinięta i szereg pytań w tych kategoriach. Tak jak wspomniałem, tych pytań mam gotowych bardzo dużo i mam je wydrukowane na karteczkach, takich slips of paper, w różnych kolorach, w zależności od tego, jak chcę użyć tych pytań. I te karteczki wyglądają tak. To jest zdjęcie z lekcji, którą niedawno, w zeszłym tygodniu bodajże prowadziłem, czyli mamy w czym wybierać. I następujące ćwiczenie wygląda tak, że znowu mogą uczniowie pracować w parach z A i B. I tak staram się zaaranżować salę, klasę, żeby uczniowie stworzyli dwa kręgi, krąg wewnętrzny i zewnętrzny. Załóżmy, że uczniowie A siedzą w kręgu wewnętrznym, natomiast uczniowie B w kręgu zewnętrznym. Uczniowie A lub B zaczynają jako pierwsi, czyli dostają kartki z tymi pytaniami właśnie. Biorą pytanie, kiedy nauczyciel mówi start, czytają pytanie i partner ma odpowiedzieć na to pytanie. I znowu rzecz polega na tym,
że druga osoba ma mówić, dopóki nie usłyszy thank you, move, please. Czyli dziękuję i przesiąść się, czy iść dalej. I zgodnie z ruchem wskazówek zegara uczniowie zmieniają osobę, z którą rozmawiają, tak? Czyli uczniowie A, załóżmy, na tym etapie zadają pytania, uczniowie B odpowiadają na te pytania i potem przesiadają się do kolejnej osoby, żeby odpowiedzieć na kolejne pytanie. Czy to jest jasne? Okej, super, bo tak na chwilkę Państwo zatrzymaliście się i nie widziałem żadnych komentarzy. Świetnie, dobrze. Czyli to jest pierwszy etap tego ćwiczenia. I teraz znowu można to robić w następujący sposób. Albo nauczyciel kontroluje czas wypowiedzi i mówi thank you, albo to druga osoba, czyli partner kontroluje. To znaczy, jeśli chcemy, żeby oni naraz jednocześnie zmieniali partnera, to oczywiście musi być to nauczyciel. Natomiast nauczyciel też może to rozegrać w różny sposób, to znaczy szczególnie w początkowych fazach ćwiczenia tego typu może najpierw dać stosunkowo krótki czas wypowiedzi, załóżmy 10 sekund, i ten czas stopniowo wydłużać. Albo w kolejnych fazach może zrobić inaczej, może różnicować, czyli pierwsze pytanie będzie, załóżmy, krótsze, kolejny czas będzie dłuższy, krótszy, dłuższy i tak dalej. Znowu, chodzi o to, żeby uczniowie byli przygotowani na to, że z jednej strony będą musieli na przykład mówić stosunkowo długo, czyli muszą mówić, albo z drugiej strony, że egzaminator im przerwie i powie thank you, co jest rzeczą naturalną i normalnie zdarza się na egzaminie. I gdy po kilku rundach uczeń wróci do swojego początkowego partnera, wtedy następuje zamiana ról, czyli osoby B z tego zewnętrznego kręgu przejmują pałeczkę i odpowiadają na pytania, i procedura jest taka sama. Czyli mówimy, dopóki nie usłyszymy thank you, move please, tak? Przesiadamy się do kolejnej osoby. I znowu mam pytanie do Państwa, na jakim egzaminie, czy przygotowanie do jakiego egzaminu można by wykorzystać ten pomysł i w której części egzaminu? Tak jak wspomniałem, to jest typowa część pierwsza egzaminu Cambridge First czy Cambridge Advanced. Jak to wygląda na innych egzaminach? Wydaje mi się, że na maturze chyba też tak jest. Jakby Państwo mogli napisać, matura ustna, rozgrzewka znowu. Każda osoba ma tylko jedną karteczkę z pytaniem. Tak, każda osoba ma tylko jedną karteczkę z pytaniem. Natomiast no, odpowiadamy na szereg pytań, tak? Zadajemy jedno, natomiast odpowiadamy na szereg pytań. TELK, dokładnie. TELK też ma coś podobnego. I teraz ważna rzecz z tym związana. Osoba, która zadała pytanie, nie nudzi się w trakcie wypowiedzi, tylko jej zadaniem jest tak zwany active listening, czyli aktywne słuchanie. Chodzi o to, żeby pokazać drugiej osobie, że słuchamy. Czy to za pomocą mimiki, tak, kiwamy głową, yes, robimy mądre miny, czy jakieś pozawerbalne są tutaj komunikaty, czy tam gdzieś po cichu po prostu mówię yes, right, okej. Okay. Chodzi o to, żeby pomóc, tak, żeby pomóc tej osobie, która w tym momencie coś mówi, żeby pokazać, że słuchamy, i w ten sposób być może ułatwić tą wypowiedź. Okej. Z modą miną to u niektórych trudno. No tak, ale też rzeczą, którą ja uczę, staram się przekazać moim uczniom, jest to, że na egzaminie musimy stać się na te 15, załóżmy, minut aktorem, czyli być może kimś innym,
Więc może można spróbować zaryzykować aktywność, w której będą musieli tą mądrą minę na zajęciach zrobić. Może im się to uda. Pani Beato, proszę spróbować, może to wypali. Okej. U mnie zupełnie takie ćwiczenia nie działają. Okej, ja nie twierdzę, że one będą u wszystkich działać. U mnie działają, dlatego o nich mówię. Muszą być mili na egzaminie. Tak, no egzaminator musi być miły i dobry egzaminator właśnie pokazuje w ten sposób, że słucha i zachęca. Oczywiście nie wolno mu komentować wypowiedzi. Dobrze. I teraz tak. Idąc dalej. Kolejne ćwiczenie związane jest z opisem obrazków, czy mówieniem o fotografiach. Nazwałem sobie je na potrzeby dzisiejszego webinaria w ten sposób, co, gdzie, jak. Pierwsza aktywność jest następująca. Zadaniem ucznia jest opowiedzenie o fotografiach, o obrazkach. Na przykład takich już Państwu pokażę typowe obrazki, na przykład z egzaminu Cambridge First, dwie fotografie, które mają wspólny temat. W tym wypadku prawdopodobnie jest to znajdowanie się w sytuacji, która wymaga pomocy drugiej osoby. Natomiast mówię, w czym rzecz. Na tym etapie zadaniem ucznia jest mówienie na temat obrazków, opis tych obrazków i chodzi o to, żeby odpowiedzieć na następujące pytania. Czyli pytania, kto oczywiście jest na obrazku lub co, gdzie te osoby się znajdują, z reguły są to osoby, które gdzieś się znajdują, dlaczego się tam znajdują, kiedy to jest, to znaczy no, jaka pora dnia, roku i tak dalej, dlaczego robią to co robią, jak się czują i tak dalej, i tak dalej. Czyli chodzi o to, żeby odpowiedzieć na te wszystkie pytania. I znowu można to rozegrać w parach. Jedna osoba opowiada o obrazku, o fotografii, natomiast zadaniem drugiej osoby jest słuchanie i po pierwsze pilnowanie czasu, czyli mamy około minuty na opowiedzenie o tym, a po drugie przypilnowanie czy sprawdzenie, czy drugi uczeń opowiedział o tych wszystkich aspektach obrazka. Na tym etapie nie wgłębiam się w techniczne zagadnienia. Chodzi o to, żeby mówić, tak? Żeby mówić, z czym niektórzy uczniowie mają problem. Ja na przykład doświadczyłem tego wczoraj, przeprowadzaliśmy kolejną sesję egzaminów próbnych, ustnych i jedna z uczennic powiedziała, no dobrze, no o czym ja mam mówić, tak? Czyli dla niektórych to stanowi ewidentny problem. I oczywiście potem jest, przepraszam, zamiana ról i uczeń B, czy drugi uczeń ma zrobić to samo. Czyli odpowiadamy na te pytania, mamy mówić przez minutę. Chodzi o to, żeby mówić, tak, żeby ciągle mówić. I teraz pytanie, co Państwo sądzą? Znowu, czy jest to przydatne do któregoś egzaminu, być może do której części egzaminu? Tak jak mówiłem, w moim wypadku są to głównie egzaminy Cambridge. To jest coś, w czym się specjalizuję. No właśnie, oczywiście, że na maturze ustnej, tak, to jest ważny element, czyli opis obrazka. Na jakichś innych egzaminach występują obrazki, proszę Państwa? Tak, matura podstawowa. Okej. Teraz idziemy dalej. Kolejne ćwiczenie też jest związane z opisem fotografii, z opisem obrazków.
Natomiast to ćwiczenie jest troszkę inne. Jego nazwa brzmi tak. Przepraszam, dawaj ściągę. Co sugeruje to, co będzie się za chwilę działo? Tutaj zadaniem ucznia jest użycie wyrażeń, które będą mieli na ściądze. Pokażę Państwu przykład ściąg, którą na przykład ja czasami używam. To jest oczywiście wersja, na której mamy wszystko, tak? Czyli wszystkie aspekty opisu fotografii, czyli porównanie, opis, wyrażenia związane ze spekulowaniem na temat obrazka, jakaś interpretacja, oraz też ważny element, czyli wyrażenia, które służą nam pomocą w momencie, kiedy jakiegoś słowa nie znamy czy zapomnimy, żebyśmy też byli w stanie wybrnąć z takiej sytuacji. Czyli można to rozegrać na różne sposoby, można się etapami koncentrować na poszczególnych tutaj aspektach, poszczególnych zagadnieniach. I teraz można to zrobić w następujący sposób. Znowu w parach uczniowie opisują obrazek, czyli tym razem jedna z osób wciela się w rolę egzaminatora. No właśnie, będzie opis obrazka na egzaminie ósmoklasisty, tak? Czyli pojawia się to na pewno na wielu egzaminach. Wracając do tematu, jedna z osób wciela się w rolę egzaminatora, czyta polecenie z pytaniem, bo tak to wygląda na egzaminie Cambridge First czy Advanced, czy Proficiency, jest polecenie związane z obrazkiem, jakieś pytanie związane z tym obrazkiem. I druga osoba opowiada o tym obrazku. Jej zadaniem jest użycie wyrażeń, które znajdują się na ściądze, tak? Natomiast ta osoba, która słucha, jej zadaniem jest zaznaczenie, które wyrażenia zostały użyte przez drugą osobę. W praktyce wygląda to tak. Mamy arkusz i po prostu sobie odhaczamy poszczególne tutaj wyrażenia, które zostały użyte. Potem oczywiście zamieniamy się rolami i w międzyczasie jeszcze dwa słowa na temat związany z informacją zwrotną. Ja zawsze proszę uczniów, żeby na chwilkę się zatrzymali i przekazali drugiej osobie informację zwrotną, czyli jak im poszło, które właśnie wyrażenia były użyte, żeby jakieś dobre strony tutaj wyłapali. I to fajnie działa, bo uczniowie bardzo poważnie podchodzą do tego. Ostatnio miałem lekcję, na której bardzo ciekawe w ogóle rozmowy się wywiązały między uczniami. Oczywiście wszystko się dzieje po angielsku w moim wypadku, czyli no, traktują poważnie to. I też no, jest to źródło cennych uwag dla wielu z nich. Czyli reasumując, chodzi o użycie wyrażeń, które mamy na ściądze w takiej czy innej postaci. Można oczywiście iść krok dalej i to też często robię, szczególnie gdy jesteśmy już bliżej egzaminu i gdy przećwiczyliśmy dużo z tych wyrażeń, wtedy robię tak, że uczniowie opowiadają raz na przykład o obrazku używając tej ściągi, a potem ten drugi raz robią to samo, na przykład mogą to robić z inną osobą, ale to samo, ale bez użycia ściągi, tak? I to jest kolejny element wspólny, myślę, moich ćwiczeń, moich propozycji, że żeby powtórzyć to samo zadanie, ale już bez wykorzystania ściągi lub powtórzyć dane zadanie z innymi osobami. Co Państwo na to? Czy Państwo robiliście to w ten sposób na swoich zajęciach? Okej, ktoś pisze. Mam nadzieję, że podzieli się. Okej, bardzo dobry pomysł. Dobrze, okej, dziękuję, ale no pytanie, czy Państwo to robicie, tak? Czy podobne pomysły wykorzystujecie na swoich zajęciach?
Zdarza się. Okej, no to dobrze, że się zdarza. Myślę, że jest to pomocne. Idąc dalej. Kolejne ćwiczenie nazwałem w ten sposób. Musisz to powiedzieć, czyli chodzi znowu o narzucenie pewnych wyrażeń, chodzi o język funkcyjny, które muszą się pojawić w moim wypadku w części trzeciej egzaminu. Ściąga fajny pomysł. Tak, ja dużo używam tak zwanych ściąg. No, nazwę swoją tu ma ściągas, to się nazywa po angielsku. Okej, wracając do ćwiczenia piątego, musisz to powiedzieć. Chodzi o część trzecią egzaminu Cambridge, gdzie uczniowie w parach lub trójkach muszą przedyskutować pewien problem, muszą przedyskutować pewne aspekty danego problemu i muszą znaleźć rozwiązanie, to znaczy albo się zgodzić, albo nie zgodzić, albo wybrać jeden, dwa elementy, mówiąc w skrócie. I tak jak mówiłem, chodzi o użycie języka funkcyjnego, czyli wyrażenia, które służą właśnie do zgadzania się, niezgadzania i tak dalej, czyli tego typu wyrażenia. I znowu, na początkowym etapie musimy wygenerować język, który będzie nam potrzebny w tym celu. I znowu, można to zrobić na mniej lub bardziej angażujący sposób. Oczywiście, jeśli my zaangażujemy uczniów po pierwsze, w zastanowienie się, jakie kategorie tutaj będą nam potrzebne, to znaczy, jakie funkcje językowe. Chodzi mi o to, żeby od uczniów wyciągnąć następujące rzeczy. Mamy tak, wyrażanie opinii, expressing opinions, pytanie się o czyjąś opinię, zgadzanie się, oczywiście niezgadzanie się, przyznanie racji komuś, uznanie tych argumentów drugiej strony, ewentualnie kontrargumentacja. To akurat jest wersja dla bardziej zaawansowanych egzaminów, czyli Cambridge Advanced. Wracając do tych wyrażeń, gdy mamy, przepraszam, może zatrzymamy się na tych kategoriach. Gdy mamy już kategorie, znamy kategorie, które będą nam potrzebne, a można to zrobić znowu na wiele sposobów, może być to burza mózgów, mogą być to mapy myśli, może być to no, zwykła elicytacja, znowu w zależności od tego, ile mamy czasu i tak dalej, jaki etap kursu, jaki etap przygotowania do egzaminu. Więc uczniowie mogą sami stworzyć w zasadzie całe to ćwiczenie, czyli mamy kategorie i teraz musimy zapełnić te kategorie konkretnymi przykładami wyrażeń. Wrócę do pierwszego tutaj slajdu. Mamy tutaj coś w rodzaju rozsypanki i jednym ze sposobem zrobienia tego jest kategoryzacja, tak? Czyli uczniowie muszą dopasować dane wyrażenie do kategorii, do danej tabelki, tak? Można to zrobić oczywiście na inny sposób, bardziej angażujący, czyli uczniowie muszą sami napisać, sami muszą uzupełnić, wpaść na to, jakie wyrażenia mogłyby w tych tabelach się znaleźć. Tak jak mówię, to zależy od nas, od tego, co my chcemy osiągnąć i jak to chcemy zrobić. I teraz podam przykład tego, co dalej można z tym zrobić. Tutaj mam slajd, który pokazuje autentyczny handout, kserówkę ucznia, gdzie wpisał sobie te wyrażenia. Czyli wiemy, co w danej kategorii, w danej tabelce powinno się znaleźć. Natomiast ja proszę uczniów, żeby zrobili jeszcze jedną rzecz, żeby zakreślili, zaznaczyli te wyrażenia, które nie są oczywiste dla nich, to znaczy,
których by być może nie użyli, albo rzadko używają, które być może są nowe dla nich, albo które po prostu z jakiegoś powodu nie są ich pierwszym wyborem. I będzie oczywiście chodziło o to, żeby użyć tych właśnie wyrażeń, które nie są oczywiste dla danego ucznia. Tak jak wspomniałem, można to zrobić też na inny sposób. Pokażę Państwu drugą wersję. Tu mamy po prostu gotowce, są wyrażenia już dane i tylko uczniowie zaznaczają sobie te, które są nowe, nieznane czy nieoczywiste. Czyli znowu dużo, dużo, dużo kserówek, dużo ściąg na moich zajęciach się pojawia tego typu. Oczywiście chodzi o przetwarzanie języka. Najlepiej, żeby to było przetwarzanie głębokie, tak? Czyli żeby uczniowie byli zaangażowani, sami sięgali do pokładów językowych. Ale oczywiście też można dawać im gotowce, kiedy chcemy jakiś inny cel osiągnąć. Ktoś pisze, że robi to na kolorowych karteczkach, ale dokładnie, można to zrobić na wiele sposobów. Jest to fajna i pomocna rzecz. Czyli reasumując, mamy wygenerowane wyrażenia, które będą nam służyły do tego, żeby dyskutować w części trzeciej, na przykład egzaminu Cambridge, która wygląda tak, dla Państwa, którzy tym się nie zajmują. Ja tu mam wersję spolszczoną, może ją pokażę. Mamy jakiś temat, tak, problem, jakie są wady i zalety tych sposobów komunikacji i mamy pięć aspektów, czy w tym wypadku pięć rodzajów komunikacji. Chodzi o to, żeby to przedyskutować. No i oczywiście jest to związane z użyciem konkretnych funkcji językowych, wyrażeń, które służą do tego, żeby osiągnąć jakiś tutaj cel w komunikacji. Można to zrobić znowu na wiele sposobów, na przykład uczniowie pracują w parach i po prostu patrzą sobie na ściągę i starają się użyć jak największej liczby wyrażeń, czy po prostu użyć wyrażeń, które są na ściądze. I zadaniem nauczyciela jest tutaj time management, tak, czyli pilnują czasu. Mija około na przykład 3 minut, mówią thank you, tak? Znowu można tutaj robić to na wiele sposobów. Ten element czasu jest oczywiście ważny w przypadku prawdziwego egzaminu, tak? Bo trzeba się zmieścić, trzeba zdążyć. W przypadku egzaminów Cambridge tutaj mamy jeszcze, to ćwiczenie jest rozbite, czy ten etap egzaminu jest rozbity na dwa, to znaczy najpierw uczniowie dyskutują, a potem mają dodatkową minutę jeszcze, żeby podjąć decyzję, na przykład, które dwa, ich zdaniem, które dwa, załóżmy, sposoby komunikacji są takie, czy owakie, na przykład najbardziej, nie wiem, najbardziej efektywne, tak, najtrudniejsze, najłatwiejsze, cokolwiek, lub najważniejsze, tak. Można to zrobić na inny sposób. Uczniowie mogą pracować w trójkach i osoba, jedna z osób będzie pełniła rolę, czy grała rolę egzaminatora, czyli zadaje pytanie, potem kontroluje czas i potem może jeszcze przekazać oczywiście informację zwrotną, czyli które wyrażenia zostały użyte, co było fajne, co było mniej fajne w wypowiedzi kolegów czy koleżanek. Można to oczywiście też na pewnym etapie, gdy już uczniowie są do tego przygotowani, czy gotowi są na ten etap, czyli mówienie bez ściągi, tak, co też jest ważnym elementem, wydaje mi się, przygotowania do egzaminu, szczególnie bezpośrednio przed egzaminem, no bo na egzaminie, wiadomo, ściągi raczej mieć nie powinniśmy. Okej, okay. Idąc dalej, może przejdziemy teraz do kolejnego ćwiczenia,
które też jest związane z tą częścią egzaminu, zgadzać się czy nie. Tutaj troszeczkę jest inny zamysł. Mówię, w czym rzecz. W przypadku egzaminów Cambridge i innych też przypuszczam, ważną rzeczą jest coś, co się nazywa Interactive Communication i Discourse Management. W tym wypadku skupiamy się na Interactive Communication, czyli chodzi o to, żeby jak najbardziej intensywnie rozmawiać z drugą osobą, czyli ta interakcja musi być dynamiczna. Chodzi o jak największą ilość wymiany zdań, argumentów, zgadzanie się, niezgadzanie się, czyli żeby nie był to z jednej strony monolog, z drugiej strony, żeby nie wyglądało to tak, bla, 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 bo tak niestety czasami to wygląda. Czyli ma być to ożywiona dyskusja, czasami uczniom podaję przykład, włączcie sobie telewizję, zobaczcie, co się dzieje w Sejmie, albo na przykład jak politycy rozmawiają ze sobą w Pytaniu na Śniadanie, czy innym tego typu programie, czyli im gorzej, tym lepiej, tak? I oczywiście chodzi o to, żeby używać odpowiednich wyrażeń, odpowiedniego języka, czyli kolejna ściąga, znowu mamy to pogrupowane w różne kategorie i znowu można to zrobić w ten sposób, że załóżmy nauczyciel na tablicy interaktywnej czy na kartce wrzuca pytanie, jakieś zagadnienie i uczniowie po prostu dyskutują, aż usłyszą thank you i na przykład potem dyskutują na drugie pytanie. Równie dobrze uczniowie mogą podróżować po klasie, mając w rękach tą ściągę i te pytania można porozwieszać naokoło klasy. Mogą znowu zrobić na przykład to samo pytanie trzy razy, za każdym razem z inną osobą. Mogą też na koniec zrobić to dane zadanie bez ściągi. I myślę, że tyle. Przejdźmy może znowu do pytania. Okej, kto z Państwa tego typu rzeczy być może już robił, może coś podobnego? Gdzie się to może przydać? Na której części egzaminu? Okej, ktoś pisze, bardzo się cieszę, matura, znowu matura, wraca jak bumerang, zadanie pierwsze, oczywiście. Tak, no tam jest zadanie, w którym jest pewien problem, tak, trzeba coś zrobić. Matura, coś oprócz innego, coś oprócz matury mamy? Okej, dobrze, to ja myślę, że przejdę do kolejnego ćwiczenia o wdzięcznej nazwie. Mam już szóstkę, znowu nie bez przyczyny ta nazwa się pojawia. Myślę, że czas nas już troszeczkę goni, więc spróbuję to w miarę szybko Państwu przedstawić. Więc tak, uczniowie znowu są podzieleni na uczniów A i B. Uczniowie dostają kartkę, na której mają trzy pytania. Może to na przykład wyglądać tak. Tutaj może pokażę, gdzie mamy ucznia A i B. Pytania, które mają uczniowie na tej kartce, korespondują do części czwartej egzaminu Cambridge, czyli ostatniej. Czyli części, w której poszerzamy troszeczkę jak gdyby spektrum. Oczywiście zmierza do tego, że jest to związane z poprzednią częścią, natomiast jest to rozszerzenie w pewnym sensie poprzedniej części, czyli dyskusji, która była w części trzeciej. Te pytania są często już trudniejsze i na wyższym jak gdyby poziomie abstrakcji i tutaj oczekuje się, że uczeń naprawdę
będzie w stanie zaprezentować pełną, długą, fajnie zbudowaną wypowiedź. Co oczywiście też bywa dosyć trudne dla naszych uczniów. Czyli wracając do tego, jak to robię. Uczeń A, uczeń B, każdy ma po 3 pytania, one są ponumerowane 1, 2, 3. I na pierwszym etapie dzieje się następująca rzecz. Uczniowie mają, znowu może być to na tablicy interaktywnej lub na kserówce, 6 kategorii. W każdej z tych kategorii znajduje się jedno wyrażenie. Powiększymy 2 przykładowe, pierwsze i drugie. To ciekawe pytanie, cóż, nigdy się nad tym nie zastanawiałem. Prawdę mówiąc, to trudno powiedzieć i tak dalej, i tak dalej. Wszystkie 3 wyrażenia należą do tej samej kategorii. I zadanie polega na tym, że uczeń A, załóżmy, zadaje pytanie, pierwsze pytanie ze swojej kartki, czyli na przykład to, do you think it's important to have good communication skills to do a job well? Tak, czy sądzisz, że ważne jest, żeby mieć dobrą umiejętność komunikacji, żeby wykonywać swoją pracę dobrze? Dlaczego? Dlaczego nie? Natomiast zadaniem ucznia B jest opowiedzenie, czy odpowiedzenie na to pytanie, ale w chronologicznym porządku, czyli jedynka, dwójka, trójka, czwórka, piątka, szóstka. Chodzi o to, żeby użyć przynajmniej jednego wyrażenia z każdej z tych kategorii. Czy dla Państwa to zrozumiałe, bo to jest dosyć skomplikowane ćwiczenie. Tak, ok, cieszę się. Dobra, super, świetnie. Czyli uczeń musi przejść od jedynki do szóstki, organizując tak swoją wypowiedź, żeby użyć każdego z tych wyrażeń. I od razu zatrzymam się i wspomnę o jednym, wydaje mi się, ważnym aspekcie tych ćwiczeń, niektórych ćwiczeń przynajmniej. Chodzi o to, że gdy narzucamy uczniom użycie danego wyrażenia, danej struktury, ta struktura już powoduje odpowiednią wypowiedź, narzuca jak gdyby wypowiedź, tak? Bo gdy ja widzę, załóżmy, wyrażenie, jeśli o mnie chodzi, no to dalej musi nastąpić moja opinia, tak? Muszę wyrazić swoją opinię. Osobiście nie przepadam za, czyli wyrażam swój stosunek, czyli opinię. Czyli użycie danego wyrażenia narzuca język, jaki potem, czy narzuca treść wypowiedzi, tak? Czyli tak samo z wyrażeniami związanymi z opisywaniem obrazka. Załóżmy, że mamy wyrażenie in the picture, na obrazku, no to wiadomo, że dalej musi pojawić się opis tego obrazka. Mówimy, co widzimy. Ok, wracając do tego ćwiczenia, uczeń musi odpowiedzieć na pytanie, używając przynajmniej jednego z wyrażeń, które jest we wszystkich 6 kategoriach. Druga osoba słucha uważnie i potem daje informację zwrotną. Chodzi o to, żeby przekazała, czy udało się to danej osobie zrobić. No i też chodzi o to, żeby była zaangażowana, żeby aktywnie słuchała. Oczywiście potem jest zamiana ról, czyli osoba B, uczeń B odpowiada na pytanie ucznia A, pytanie numer 1. To jest istotne. Teraz przejdziemy do pytania numer 2. Natomiast zanim to zrobimy, ja uczniów proszę, żeby spojrzeli jeszcze raz na ten arkusz i uczniowie w parach, grupach czy na forum otwartym klasy zastanawiają się, z jakimi kategoriami mamy do czynienia tutaj przy jedynce, dwójce, trójce i tak dalej. I oczekuję, że dojdziemy do mniej więcej tego. Czyli, że wyrażenia z jedynki to jest, przepraszam, rozpoczynanie wypowiedzi.
potem wyrażanie opinii, wyjaśnianie, argumentacja, rozwijanie. Piątka to jest kontrargument, no i szóstka to jest podsumowanie. I jeszcze jest jedna rzecz, której tutaj nie ma w jedynce, jak słusznie uczniowie zauważyli od razu. Jedynka to jest kupowanie czasu też, czyli mówienie z jednej strony czegoś, a z drugiej strony zastanawiamy się od razu, co powiedzieć dalej, tak? Nigdy się nad tym nie zastanawiałem, ale... I mamy od razu czas, żeby coś wygenerować, jakieś pomysły. Okej. Część druga tego ćwiczenia. Osoba A, student A, uczeń A zadaje pytanie numer dwa uczniowi drugiemu, z tym, że teraz nie patrzymy, nie wolno nam już patrzeć na wyrażenia, tylko na same nazwy kategorii, czyli poprzeczka idzie w górę. Uczniowie muszą znowu podążać tym schematem, ale już nie mają gotowców, tak? Ale wiedzą, jakie są kategorie, więc są w stanie coś powiedzieć. No oczywiście potem zamiana ról, znowu informacja zwrotna i przechodzimy do pytania trzeciego szybciutko. Ostatnie pytanie w tej części. I uczniowie robią to w ten sam sposób, z tym, że to jest ich ściąga, tak? Czyli same numerki od 1 do 6. Na tym etapie już zapewne wiedzą, co w danym momencie należy powiedzieć, że to jest rozpoczynanie wypowiedzi, tu jest opinia i tak dalej, i tak dalej. I odpowiadają na kolejne trzecie pytanie. Można oczywiście pójść krok dalej, czyli kolejna plansza to jest brak planszy, czyli uczniowie bez ściągi muszą na jakieś pytania odpowiedzieć. Czyli mamy trzy etapy, tak? Trzy do wyboru wyrażenia. Tutaj mamy kategorię wyrażeń i puste mamy puste kategorie, czyli same numerki. I w zasadzie myślę, że to jest tyle, co chciałem Państwu powiedzieć. Oczywiście to ćwiczenie ostatnie jest trudne, bo ono musi organizować dosyć mocno wypowiedź, ale jeśli nauczymy się świadomie organizować, no to wtedy sukces na egzaminie, przynajmniej w tej części, gwarantowany. Dobrze, myślę, że to, co Państwu przedstawiłem, miało sens. No niestety mieliśmy bardzo mało czasu, więc tylko to jest mały ułamek tego, co mógłbym Państwu pokazać. I na koniec jeszcze chciałem wrócić do rozwiązania zagadki. Jakie Państwo mieliście pomysły na rozwiązanie tej zagadki? Zanim przedstawię moją wersję. Okej. Czy można jeszcze raz obejrzeć webinar? Będzie oczywiście nagrany, o czym być może wspomni Marta. 28, Darek, okej, Darek, wiem, świetny jesteś z matematyki. Dobrze, więc tak, moim zdaniem tak wygląda odpowiedź. Nie jest to webinarium matematyczne. Chodzi o to, że jeśli to zrobimy w ten sposób, to myślę, że zbliżamy się do tej szóstki na egzaminie. Dziękuję Państwu bardzo. Jeśli Państwo macie ochotę ze mną się skontaktować, to zachęcam. To jest mój mail. Proszę śmiało pisać. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo, Michał, za webinarium. Pierwsze koty za płoty. Jak się czujesz? Dobrze, myślę, że dobrze. Myślę, że ważniejsze jest to, jak Państwo się czują i czy to ma sens i czy Państwo wykorzystają te pomysły, być może nawet jutro już gdzieś na zajęciach. No ale wiesz, dbamy o klienta, ale też o własnych trenerów, więc pytam najpierw Ciebie. Bardzo się cieszę, tak, dziękuję. Podobało, masa świetnych pomysłów, dziękujemy. Także z tego, co tutaj widzimy w komentarzach, pomysły bardzo się podobały. Proszę Państwa, świetnie. Jest możliwość, Magdo, prawda, ściągnięcia certyfikatu. Czy Ty ten link tutaj wrzucisz? Żeby Państwo mogli ściągnąć certyfikat. Tak, już wrzucam, także chwileczkę, proszę Państwa, za chwilę pojawi się link do certyfikatu. Na ten link, jak to na link, trzeba kliknąć i certyfikat pobrać. To chwileczkę poczekamy. Dziękuję Państwu bardzo za udział w webinarium. Mam nadzieję, że pomysły autentycznie pochodzące z klasy Państwu się przydadzą.
Zapraszamy 27 marca, tak jak powiedziałam, i ewentualnych chętnych na Akademię Trenera edycja czwarta. Tylko jedno miejsce, prosimy o kontakt. Tutaj, proszę ja Państwa, myślę, że nie ma co się zastanawiać, bo naprawdę warto. Dzięki, Michał. Tutaj w okienku, proszę sobie zobaczyć, tak, pojawia się link do ściągnięcia certyfikatu. Oczywiście udostępnimy też na naszym fanpage'u, jak i w grupie High Impact Teachers, link do tego nagrania, tak, że będzie można sobie to wszystko jeszcze raz obejrzeć. A tak swoją drogą, czy wszyscy z Państwa są w naszej grupie High Impact Teachers na Facebooku? Jeżeli nie, to zapraszam, dużo się dzieje. I dziękujemy, Michał. Jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję, dziękuję bardzo. Magda za pomoc i dobranoc. Dobrego wieczoru życzę. Do widzenia.